Cześć kochani! Jakiś czas temu Magda z kanału Madziakowo poprosiła mnie, żebym zrobiła film o minimalizmie. I ja trochę się nad tym filmem zastanawiałam, bo zastanawiałam się, co chciałabym Wam powiedzieć. Bo tak sobie myślę, że ten mój minimalizm nie jest do końca takim minimalizmem z pewnej definicji książkowym, tylko to jest taki mój minimalizm użytkowy, który ja stworzyłam na swoje własne potrzeby. Nie żyję w jakiejś szczególnej ascezie, nie jest tak, że nie kupuję sobie różnych rzeczy, ale są rzeczy, które wiem, że mi się nie przydadzą i których po prostu nie gromadzę u siebie w domu. W moim domu rodzinnym zawsze było tak, że były rzeczy w nim przydatne, potrzebne, że coś, co było niepotrzebne, było wyrzucane, oddawane komuś, kto tej rzeczy akurat bardziej potrzebował. Z drugiej strony zawsze było dużo książek, co ja też tutaj tak mam, też tak w swoim życiu dorosłym mam, że mam dużo książek i nie lubię się ich pozbywać, ale czy różnego rodzaju były bibeloty u mnie w domu, natomiast nigdy ten mój dom nie był zagracony. Druga rzecz, której się też jakby z domu rodzinnego wyniosłam, czego się nauczyłam, to jest generalnie oszczędność. Czyli staram się jak najwięcej pieniędzy oszczędzać, żeby mieć a to na czarną godzinę, a to na jakiś ekstra wydatek, bo coś się stanie nim. Z samochodem trzeba będzie coś kupić większego, nie wiem, do mieszkania, tego typu rzeczy. Czy też będę chciała, nie wiem, pojechać na wakacje, tak? I gromadzę sobie te pieniądze i tego się z domu rodzinnego nauczyłam. Ale patrząc na przykład na różnego rodzaju, powiedziałabym, kategorie rzeczy, no to z jednymi miałam większy problem, z drugimi mniejszy. Zacznę od torebek, z którymi nigdy nie miałam problemu. Jako dziecko miałam tam może jedną torebkę, potem w życiu dorosłym i nawet plecak miałam kupowany właściwie raz na 3 lata. Tak jak kończyłam każdy etap szkoły, to miałam nowy plecak. Potem jak poszłam na studia, to miałam co roku nową torebkę, jedną i to mi w zupełności wystarczało. Nie miałam takiego, że ojej, ta ładna torebka, kupię tamta ładna torebka. Co zresztą widzieliście, że ja też dużo torebek nie mam i cały czas te, które w kolekcji torebkowej pokazywałam, cały czas je mam. Jedyne, które mi doszły, to jest ta Jet Set Crossbody z Michaela Korsa. To by było tyle, jeśli chodzi o torebki. Jeśli chodzi o ubrania, to miałam ich zawsze bardzo, bardzo dużo, ogrom, ale nie dlatego, że ja kupowałam tak dużo ubrań, tylko dlatego, że ja miałam rodzeństwo cioteczne i od moich sióstr ciotecznych dostawałam mnóstwo, mnóstwo, naprawdę mnóstwo rzeczy niezniszczonych, dobrych. Potem jeszcze było tak, że one były trochę starsze ode mnie, więc większe rzeczy, ja musiałam do nich trochę dorosnąć, więc ja cały czas miałam od nich jakieś ciuchy, no i wyglądało to tak, że po prostu moja szafa pękała w szwach. Buty zawsze lubiłam kupować i miałam po prostu kuku na muniu. Jak mi się jakieś spodobały, to zawsze namawiałam rodziców, żeby mi je kupowali. Podobnie było z pielęgnacją twarzy, ciała. Zawsze miałam dużo kosmetyków. Potem, jak zaczęłam się malować, to też trochę miałam taki szał na kosmetyki. Kupowałam to, bardzo dużo tych rzeczy. Ale w momencie, kiedy wyjechałam na studia, zaczęłam studiować, no to okazało się, że wiecie, no już nie ma takich dużych przestrzeni jak w domu rodzinnym. Mieszkałam zawsze w bloku, także wiecie, to nie tak, że mieliśmy na przykład cały strych, żeby zastawiać tymi ubraniami, bo tego aż tyle nie było. Ale mam w domu swoim zrobiony taki pawlacz i tam te rzeczy zawsze były pochowane w torby i tam składowane. Natomiast jak pojechałam na studium, to okazało się, że no tyle tej przestrzeni nie ma. I zaczęłam właściwie chodzić w tych samych rzeczach w kółko, w tych, których najbardziej lubię, w tych, których najlepiej się czuję. Tak samo było z butami. Chodziłam cały czas praktycznie w tych samych butach, aż się zniszczyły, bo też nie było dużo miejsca, żeby mieć 10 tysięcy par butów. I wiecie, w pewnym momencie trafiłam na książkę i kanał na YouTubie Jennifer L. Scott, Lekcje Madame Chic. I tam była opisana 10-elementowa szafa. I ja sobie pomyślałam, to jest w sumie fajny pomysł. I dzięki tej książce i potem innym, które przeczytałam,
nauczyłam się rzeczy, ubrania niepotrzebne wyrzucać albo oddawać. Dlaczego? Bo ja zawsze miałam tak, trochę tak jak pisała Małgorzata Mularczyk w Minimalizm po polsku, ja trochę zawsze miałam taką mentalność bo od rodziców taką trochę PRL-owską, że nie będę tego wyrzucać, bo może się przydać, bo jeszcze do tego dorosnę, może kiedyś będzie modna, może kiedyś mi się spodoba, żeby w tym chodzić. Wiadomo, że nie. No i jakby ta książka, czy książki o minimalizmie przekonały mnie, żeby jednak tego nadmiaru ubrań zacząć się pozbywać. Z butami i kosmetykami przyszło to troszeczkę bardziej naturalnie. Nie stało się to tak do końca pod wpływem trendu minimalistycznego, ale właśnie doszłam do wniosku, że nie potrzebuję tak wielu butów, że naprawdę wystarczy mi kilka par. Chodzę w nich, zniszczą się, kupuję następne. Do tego po prostu dorosłam. U mnie rodzice też tak zawsze robili, ale ja jako dziecko chciałam takie buty. I wiecie, żółte do tej sukienki, a czerwone do tej, a zielone do tej. Teraz wystarczają mi jedne cieliste i jakieś w ciemnym kolorze i to naprawdę jest i to jest naprawdę tyle, jeśli chodzi o posiadanie przeze mnie kolorów butów. Mam oczywiście różnego rodzaju fasony, ale jest tak, że jeżeli są jakieś buty, w których nie chodzę, to też je po prostu wyrzucam. Bo wiem, że jeśli jeszcze do nich nie zajrzałam, to już wiem, że więcej nie wrócę. I tego się nauczyłam między innymi ze slow fashion, z lekcji Madame Chic i wszystkich książek o Madame Chic, z minimalizmu po polsku. Jakby to mnie nauczyło pozbywać się nadmiaru rzeczy. Jeśli chodzi na przykład o kosmetyki, czy kolorowe, czy pielęgnacyjne, to zwłaszcza te pielęgnacyjne, czy to do twarzy, czy do ciała, ja się trochę dałam jako młoda osoba zmanipulować reklamą i temu, że na tego pryszcza to potrzebny jest inny krem, a na tego to inny, a na brodę inny, na policzki inny, na oczy inny, na czoło inny, wiecie, że miałam po prostu tych produktów bardzo, bardzo dużo. I w momencie, kiedy przeczytałam książkę Zamień chemię na jedzenie, pomyślałam sobie tak, jeżeli w jedzeniu jest tyle chemii, to pewnie w kosmetykach też jest ich od groma. I czas się przerzucić na bardziej naturalną pielęgnację i taką bardziej minimalistyczną. Mniej więcej w tym samym czasie Agnieszka z kanału Nisiaks zaczęła też propagować taki minimalizm kosmetyczny. Ja też zaczęłam iść w tę stronę. Ale tutaj jeśli chodzi o kosmetyki, czy kupowanie butów, bo właściwie z ubraniami, z kupowaniem ubrań to ja nigdy nie miałam problemu, bo tak jak mówiłam, zawsze je dostawałam. Też przyszedł taki moment, że zaczęłam mieć własne, wiecie, pieniądze i miałam do wyboru kupić 50 parę butów, 50 tonik, czy tam 50 kredkę do oczu, tak powiedzmy, czy lepiej w to miejsce zaoszczędzić te pieniądze, bo tych rzeczy mi de facto w chwili obecnej nie potrzeba. I lepiej może zaoszczędzić te pieniądze i potem, nie wiem, pojechać sobie na wakacje czy kupić coś lepszego. Zaczęłam mieć po prostu, wiecie, wybór. Musiałam brać pod uwagę to, ile mam pieniędzy i jakie mam obowiązki finansowe, bo muszę zapłacić za benzynę, za mieszkanie, muszę kupić jedzenie za własne pieniądze, wiecie, opłacić telefon, internet, tego typu rzeczy, bo no to jest coś, na co mi po prostu pieniądze nie spłyną z nieba, tylko muszę wygospodarować to ze swojej pensji, więc to na pewno też wpłynęło na to, że chciałam jakby najbardziej rozdysponować tymi swoimi pieniędzmi, oszczędzić z tego, co mam, a z drugiej strony kupować rzeczy, które chcę. I doszłam wtedy do takich jakby bardziej przemyślanych zakupów. I w tej chwili robię tak, że jeśli chodzi szczególnie o jakieś kosmetyki kolorowe, staram się pójść do sklepu, wypróbować na sobie tester, pochodzić w tym kosmetyku, zastanowić się, czy do innych rzeczy, które mam, będzie mi dany kosmetyk pasował, no i czy go dołączam do swojej pielęgnacji. Nie robię jakichś wielkich zapasów kosmetycznych. Jeżeli coś się kończy, kupuję nowe. Raczej nie gromadzę kosmetyków, staram się nie gromadzić ubrań. Teraz właściwie robiąc co sezon,
czyli po wiośnie i lecie i po jesieni i zimie, przebiórkę szafy, znowu kolejne rzeczy wyrzucam, bo widzę, w czym nie chodzę, co mi jest nieprzydatne. I tak naprawdę tak ten mój minimalizm, wiecie, wygląda. To nie jest tak, że ja czasami nie pójdę do sklepu i mówię, ojej, ale ładna szminka, o kurde, podoba mi się, dobra, kupuję. Tak, to jest normalne, ale staram się mieć takich jak najmniej takich impulsów i po prostu sobie porządnie, na spokojnie przemyśleć, czy dana rzecz się u mnie sprawdzi. Czy jest mi na przykład ten tonik potrzebny, czy jest mi ten krem potrzebny, czy w to miejsce wolę na przykład coś innego używać. Do ciała zamiast używać 10 balsamów używam jednego i to jest dla mnie też jakby objaw minimalizmu i takiego mojego podejścia do w miarę rozsądnych zakupów, bo szczerze mówiąc wolę wydać więcej pieniędzy, żeby sobie gdzieś pojechać, coś zobaczyć, pójść do jakiegoś muzeum, do teatru, do kina, nie wiem, kupić lepsze jedzenie, niż wydawać na 50 szminkę, lakier czy krem, gdzie mam 49 podobnych. No i tak właściwie ten mój minimalizm taki na co dzień wygląda. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że nie był za długi, że Was nie zanudziłam. Chciałam Wam pokazać, że niekoniecznie trzeba nic nie mieć, żeby siebie uważać za minimalistę. O, bo ja bym do tego podeszła, to jest taki minimalizm po mojemu. Ja siebie uważam za minimalistę, a z drugiej strony nie jest tak, że nie posiadam żadnych rzeczy. Dobra, to już by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Jeśli filmik Wam się podobał, kciuk w górę. Zapraszam oczywiście do komentowania, do subskrybowania. Jeszcze raz dzięki i widzimy się w następnym filmiku.